Rozmawiamy z Paulinem Perat, kierownikiem drużyny Opryskaj Red Rzeszów. Kiedy kibice będą mogli zobaczyć prezentację drużyny? Na początku września planujemy prezentację drużyny. Czekamy jeszcze na zawodniczki, które są na kadrze. Jak będziemy już w komplecie, to na pewno zaprezentujemy się Państwu i wcześniej ogłosimy w mediach i na portalach społecznościowych. Jakie zawodniczki obecnie przebywają na swoich kadrach, reprezentują swoje drużyny narodowe? Są to trzy Polki. Kamila Witkowska, Zuza Efimienko-Młotkowska, Katarzyna Zarośnieńska-Król. W serbskiej kadrze przebywa Jelena Blagojewicz. W kadrze Puerto Rico przebywa Natalia Valentin. I na kadrze Czech przebywa obecnie Michaela Mleńkowa. Kiedy możemy się spodziewać sprzedaży karnetów na sezon 2019-2020? Karnety będą dostępne od początku sierpnia. Najpierw, czyli pierwszeństwo do zakupu karnetów będą mieć stali karnetowicze, czyli nasi stali kibice, którzy mieli karnet w zeszłym roku. Będą oni mogli przez 2 tygodnie kupić swoje miejsce z tamtego sezonu. Później wszystkie karnety trafią do ogólnodostępnej sprzedaży. Myślę, że będzie to początek września. Co to jest za event? Jest to spotkanie dwudniowe. Od wtorku, czyli od dzisiaj, zaczęliśmy taką integrację z dziewczynami, które nie przebywają na kadrze. Jest obecnie 7 zawodniczek polskich z nami. Jest trener przygotowania fizycznego, statystyk oraz fizjoterapeuta. Rano mieliśmy badania, później byliśmy na siłowni, na wspólnym obiedzie, teraz gramy w plażówkę, wieczorem będziemy mieć ognisko integracyjne, a w środę rano biegamy w lesie, jest to bieg na orientację. Myślę, że to fajna inicjatywa, żeby spotkać się przed sezonem, przed przygotowaniami. Dziewczyny już dostały swoje mieszkania, już powoli sprowadzają się do Rzeszowa. Jest bardzo sympatycznie. Kiedy drużyna rozpoczyna treningi? Przygotowania zaczynamy 19 sierpnia. Najpierw na pewno zaczniemy badaniami, a później przejdziemy do ciężkich treningów. Także jeszcze trochę czasu zostało, a dziś możemy się cieszyć, że jesteśmy tutaj wspólnie, chociaż w małym gronie. Możemy się spotkać i zintegrować.